Dwa remisy poznańskich klubów na otwarcie piłkarskiej wiosny. Podzielenie się punktami, ale jakże różne zarówno w przypadku Lecha, jak i Warty. O tej pierwszej wiosennej kolejce porozmawiam dzisiaj w programie Fan Club Studios, jak zwykle świetnymi gośćmi Damian Smyk, Weszło. Dzień dobry, kłaniam się. I Mateusz Jarmusz, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Wandziok, no i przez najbliższe około 45 minut będę prowadził tą dyskusję. Na początek przypomnijmy sobie, co działo się w piątkowy wieczór w Mielcu. Po zimowej przerwie, okresie przygotowawczym, meczach sparingowych przyszła pora weryfikacji tego, jak Lech Poznań pracował w tym czasie. Wyjazd do nielubianego przez kolejorza Mielca zakończył się podobnie jak dwie poprzednie delegacje na Podkarpacie, czyli remisem. W piątkowy wieczór bramek nie zobaczyliśmy, a z takiego przebiegu wydarzeń na pewno bardziej zadowoleni mogą być gospodarze. W pierwszej połowie Lech dobrze rozpoczął spotkanie, miał dwie bardzo dobre sytuacje i być może gdyby je wykorzystał, mogło być różnie. Natomiast piłka nożna jest taka, że dochodzi do różnych paradoksów i my mogliśmy w 93 pozostałym fragmencie gdy zdobyć bramkę i wygrać to spotkanie, ale obiektywnie oceniając myślę, że wtedy wynik nie byłby wynikiem sprawiedliwym. Lech może mieć niedosyt, a my jesteśmy zadowoleni z punktu. Lech w pierwszej części gry dominował, Adriel Baluła był w sytuacji sam na sam z Bartoszem Mrozkiem, ale wypożyczony z Lecha bramkarz grał bardzo dobre zawody i nie tylko w tej sytuacji, ale też w wielu innych ratował swój zespół przed utratą gola. Druga połowa była już bardziej zacięta i w samej końcówce Stal mogła też przeważyć szale wyniku na swoją korzyść. Pierwsza połowa była do zapomnienia, nie stworzyliśmy żadnej sytuacji. W drugiej połowie troszkę się otrząsnęliśmy. Mimo tego, że Lech miał kilka sytuacji, bramkę strzelił, na szczęście nie uznano, ale pod koniec my też mieliśmy swoje sytuacje i mogliśmy ten mecz zakończyć zwycięstwem, ale z mojej perspektywy myślę, że powinniśmy szanować ten punkt, bo graliśmy z naprawdę bardzo dobrym rywalem. Stal Mielec uratował także niejednokrotnie zespół sędziowski, bo anulowano gola po tym, jak Mikael Isak był na spalonym, a także gdy kapitan Lecha ustawiał już piłkę na 11 metrze, wtedy VAR anulował pierwotną decyzję o podyktowaniu rzutu karnego. Zdaniem Johna van den Broma Lechici powinni otrzymać dwie jedenastki tego dnia. Not in our advantage, the referee again, I said again, make... Szkoda tych decyzji sędziowskich po raz kolejny, bo po raz kolejny są przeciwko nam. And at the end we were lucky because they... Na koniec też mieliśmy szczęście, bo Stal mogła strzelić gola. Zobaczyliście dwie drużyny, które od początku do końca chciały wygrać ten mecz i kibice lubią takie mecze oglądać. Myślę, że takie spotkania są dobre dla polskiej piłki. This is good for the Polish football. Szansa na rehabilitację za inauguracyjną wpadkę już w najbliższą środę. Wtedy Lech pojedzie do Legnicy na mecz z Miedzią w ramach odrabiania zaległości z drugiej kolejki. Pierwszy gwizdek środowego starcia z przedostatnią drużyną ligi o 19:00. Tyle Kuba Wieliński o meczu Stal Mielec Lech Poznań. No właśnie, panowie, 0-0. Mecz, z którego można wyciągnąć jednak trochę wniosków. Jak z każdego meczu ze Stalą Mielec, ja mam wrażenie, że jest specjalny folder na komputerach analityków Lecha Poznań, jeśli chodzi o te mecze ze Stalą Mielec, bo już doskonałe materiały do analizy, jeśli chodzi o stałe fragmenty z przeszłości, a tutaj mam wrażenie, że dużo materiałów do analizy, jeśli chodzi o jakość wykończenia, bo to nie był mecz, w którym Lech miał multum szans, ale miał szanse bardzo dobre, takie szanse, które dużo ważą. Czasami mówimy o setkach, my doskonale wiemy, że to nie są sytuacje 100%, tylko jedna na dwie, jedna na trzy, takie się wykorzystuje. Mam tu na myśli chociażby te sytuacje Baluły. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o taką technikę uderzenia, taki spokój pod bramką rywala, tego zabrakło Lechowi Poznań w tym meczu i zabrakło też, czasami mówi się o otwieraczach do konserw, gdy otaczasz tego rywala, szukasz wyłomu i taki otwieracz do konserw w postaci jednego z kluczowych piłkarzy, czy to rozgrywającego, czy to któregoś ze skrzydłowych jest niezwykle ważny, niezwykle istotne w takich spotkaniach i mam wrażenie, że trochę też mało było piłkarzy, którzy chcieli być tym otwieraczem. Rozczarował mnie Radek Murawski w tym meczu, rozczarował mnie, jeśli chodzi o fazę kreacji, Jesper Kallström, jeśli chodzi o Baluę, on był aktywny, możemy powiedzieć to samo o Skurasiu, natomiast z ich strony aż tyle podań nie było, no i trochę wróciliśmy do tego scenariusza z jesieni, gdy takim kluczowym rozgrywającym Lecha był prawy obrońca, czyli Joel Pereira, on jeśli chodzi o
o przesunięcie akcentów w tej fazie kreacji, zawsze jest dość aktywny, więc Lech na pewno wyjeżdża z niedosytem z Mielca. Ja wiem, nawet to mówił John Van Den Brom, że Stal miała niezłą końcówkę, niemniej z perspektywy Lecha Poznań to zdecydowanie strata 2 punktów, zwłaszcza jak spojrzymy później na to, co się działo w sobotę, w niedzielę w Ekstraklasie, to te wyniki właściwie w Warszawie mówią, że pod Legię, po tym jak Legia ograła Koronę Kielce, a w Lechu mogą powiedzieć, no wyniki pod nas, tylko my pod siebie nie pograliśmy. No właśnie, też wydawało się, że troszkę ta defensywa szwankowała, nie, czy też mieliście takie wrażenie, że było tam trochę nerwowości od samego początku, mimo że Stal nie kreowała jakichś groźnych ataków. No może z obroną rzeczywiście były problemy, ale tutaj chciałbym nawiązać do tego, co Damian powiedział odnośnie tego właśnie otwieracza do koncert, tego poszukania. John Van Den Brom, kiedy rozmawiał ze mną przed startem tej rundy wiosennej, mówił, że szukali nowych rozwiązań właśnie na te drużyny, które nisko stoją, które kompaktowo się bronią i rzeczywiście w pierwszej połowie według mnie widzieliśmy to, że znaleźli trochę ten sposób na taki styl grania, że Lech w końcu zaczął stwarzać tę sytuację, zaczął podchodzić bardziej w obręb pola karnego, a nie tylko po wodzie cały czas szukać tego miejsca dla siebie. Gdzieś pojawiały się te sytuacje, no Adriela Baluły, no to najlepszy przykład, bo tu są sytuacje, które no, można sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że nie zakończyły się golem, szczególnie ta druga, kiedy stanął oko w oko z Mrozkiem, no ale w drugiej połowie nagle zobaczyliśmy, że Lechowi już nie szło tak łatwo, że tak jak Damian powiedział, zobaczyliśmy to, co widzieliśmy jesienią, czyli jak zespół zaczyna się dobrze bronić, to nagle się okazuje, że głównym pomysłem Lecha Poznań na rozmontowanie tej kompaktowej obrony jest podanie piłki do Joela Pereiry i wrzutki w punkt na Mikaela Isaka i poszukiwanie. No, w tej całej sytuacji najgorsze jest to, że najlepsza wrzutka i najlepszy strzał Mikaela Isaka, no to był nieuznany gol z powodu pozycji spalonej. Właśnie nie wiem, czy się zgodzicie panowie, ale Baluła wydawał się takim najjaśniejszym elementem ofensywy Lecha w pierwszej połowie. To było pewnego rodzaju zaskoczenie. Najjaśniejszym, jeśli chodzi o aktywność, na pewno. On w sparingach wyglądał lepiej niż jesienią, co nie było trudne, bo jesienią właśnie nie wyglądał, bo go za dużo nie widzieliśmy. Niemniej ja cały czas się zastanawiałem, kto tam zagra. Czy to jednak będzie Welde? Pojawiły się plotki, że Skóraś może nie zagrać, więc im bliżej meczu, tym bardziej spodziewaliśmy się, że Iworyjczyk wystąpi w tym meczu. Biorąc pod uwagę przekrój sparingów, pewnie najbardziej na to zasłużył i pewnie jeśli chodzi o model grania Lecha Poznań, wydaje mi się, że on najbardziej tam pasuje. Wątpliwości rodzą się zawsze, gdy Baluła ma grać z tyłu, bo jak zawsze porównamy sobie te wszystkie statystyki skoków pressingowych, pojedynków, skuteczności pojedynków, liczby, ile dany piłkarz jest mijany podaniami przez rywali, to on zawsze wygląda najsłabiej w tym kontekście. Natomiast jeśli chodzi o model grania, czyli stworzenie przewagi na skrzydle, zejście do środka, próba strzału, podania, to zdecydowanie on i Skóraś najbardziej do tego modelu Van Den Broma pasują. Zresztą jak analizowałem te zespoły Van Den Broma w przyszłości, to tam właśnie zawsze byli odwróceni skrzydłowi, czyli ta wiodąca noga skrzydłowego musi być od środka boiska, nie na zewnątrz. W tym meczu on miał momenty, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie faktycznie było go dużo, natomiast no to te sytuacje, o których wspomnieliśmy, musi to wykorzystać. Zwłaszcza w takich meczach jak te ze Stalą Mielec. Wiesz, że jeżeli strzelisz gola, będzie ci dużo łatwiej, rywal też zmieni swoje nastawienie. Tutaj nawet jeżeli pochwalimy go za aktywność, no to koniec końców, jak będziemy go rozliczać z liczb, których w tym sezonie też jest malutko z uwagi na kontuzję, z uwagi na brak gry, no to jednak, mimo że dużo go widzieliśmy, to jednak z mojej strony minus przy Iworyjczyku. A myślicie, że przekonał na tyle Johna Van Den Broma, żeby dostać kolejne szanse w pierwszym składzie, czy z powrotem zostanie przesunięty na rolę takiego głębokiego zmiennika? No myślę, że jeżeli porównamy sobie wcześniejsze występy Adriela Baluły a ten, no to jeżeli tak rzeczywiście ważyć by na dwóch szalach, no to mamy mecz, w którym rzeczywiście w końcu Adriel Baluła był widoczny, pokazywał się, był aktywny, no ze skutecznością był problem. No a w tym momencie John Van Den Brom za chwilę może odbić piłeczkę, że nie ma lepszego sposobu na poprawienie skuteczności niż dalsza gra w meczach, a więc tu przypuszczam, że Adriel Baluła może utrzymać miejsce w składzie, no ale tutaj mówimy o kolejnym piłkarzu Lecha, który przychodząc były ogromne nadzieje wobec tego piłkarza, a cały czas na siłę w
poszczególnych spotkaniach musimy szukać tego punkciku, że aha, to dlatego został sprowadzony, aha, to dlatego tyle wydano na niego pieniędzy. No niestety brakuje tej ciągłości u Adriela Baluły, żeby przełożyć to, to z jakimi nadziejami tu przychodził, na to, co prezentuje rzeczywiście na boiskach ekstraklasy. Bo ja na przykład z Adrielem Baluą mam taki problem, że kiedy przychodził, dużo mówiło się o jego szybkości. O tym, że to będzie coś, czym będzie się wyróżniał. A nawet w tym spotkaniu, nawet w tej sytuacji, którą sobie stworzył, to w mojej głowie miałem wizję, kiedy przyjął tę piłkę, że on właśnie wyprzedzi na kilka metrów tego obrońcę, a on biegł w kierunku bramki w taki sposób, że cały czas obrońcę miał właśnie przy sobie i cały czas musiał się martwić tym, żeby nie odebrano mu piłki, a nie tym, żeby wykończyć odpowiednio akcję. No i tutaj są takie małe detale, które ostatecznie składają się na to, że jednak mimo tego, że Adriel Baluła był widoczny, miał te dwie sytuacje, to na koniec rzeczywiście chyba trzeba jego występ bardziej w tą stronę negatywną obrócić, no bo mamy wynik 0-0, a mamy oceniać piłkarza, który tak naprawdę miał przynajmniej jedną tę sytuację, którą powinien zamienić na gola. Piłkarzem, którego na pewno możemy pozytywnie ocenić, jest Bartosz Salamon. No chyba taki powrót, jakiego wszyscy kibice i sam zawodnik mogli oczekiwać. My wiedzieliśmy, że Bartosz Salamon jest liderem mentalnym tego zespołu, co było widoczne w sezonie mistrzowskim i właśnie z każdej rozmowy z kimkolwiek z klubu przewija się ten wątek, że on jest silny mentalnie, że to jest lider zespołu, jeśli chodzi o szatnię. Natomiast cały czas zastanawialiśmy się, w jakiej formie wróci Bartosz Salamon, no bo w lutym, w marcu zeszłego roku my nie mieliśmy wątpliwości, że to jest ligowy kozak. I jakbyśmy robili ranking środkowych obrońców ekstraklasy na tamten moment, no to albo zaczynalibyśmy od Salamona, albo wymieniali go jako drugiego, no z tym, że ta długa pauza, ta przedłużająca się pauza, bo pamiętacie, ja ostatnio sobie przypomniałem, że pojawiły się takie głosy, że on może na finał Pucharu Polski się wyrobi. Finał Lech zdążył odpaść z kolejnego Pucharu Polski, z kolejnej edycji Bartosz Salamon dopiero wrócił. I cały czas się zastanawiałem, w jakiej formie on wróci, bo czasami trenerzy mówią, pauzowałeś pół roku, będziesz pół roku dochodził do formy, a tutaj widzimy Salamona, po którym nie widać w ogóle tego okresu, gdy nie grał. W sparingach też wyglądał bardzo rzetelnie i ta rywalizacja na środku obrony robi się bardzo duża i Van den Brom ma taki pozytywny ból głowy. Ja też jestem zbudowany, jeśli chodzi o formę Salamona, tym, że on nie zatracił tego, bo częste to jest nawet nie tyle u skrzydłowych, co właśnie u obrońców po jakiejś ciężkiej kontuzji. Oni boją się wejść w taki pojedynek. Cały czas gdzieś z tyłu głowy jest ta klepka typu długo pauzowałem, nie chcę znowu wypaść, a tu mieliśmy cały czas, zwłaszcza z Rauno Sapinenem, dużo takich starć siłowych, dużo takiej walki, gdzie czasami ktoś kogoś skrobnął po kostce i podobało mi się to, że Salamon po prostu nie pękał i to był, wracając do tych plików, trochę jakbyśmy do tego Salamona z lutego zeszłego roku zrobili Ctrl X i Ctrl V na dziś i to mi się bardzo podobało. No właśnie inny zawodnik, który w obronie prezentował się nieźle, jest Filip Bednarek. No wydaje się, że raczej nie dał powodów, żeby zostać odstawionym od pierwszej jedenastki. Nie, no oczywiście. No. Zresztą to nie był mecz, gdzie Filip Bednarek miał jakoś dużo pracy tak naprawdę. Myślę, że bluza niekoniecznie tutaj możemy powiedzieć, dlatego że Bartosz Salamon zagrał bardzo dobre spotkanie w bloku obrony, to Filip Bednarek nie miał aż tyle pracy. Nie dał powodu. No, oczywiście w przerwie zimowej pojawiły się jakieś znaki zapytania, no bo Lech ściąga nagle kolejnego bramkarza. Dominik Holec jest to uznana marka w Ekstraklasie, bo jednak kiedy był w Rakowie Częstochowa, pokazał się z bardzo dobrej strony i na pewno mógł się pojawić ten znak zapytania, co teraz się wydarzy, no bo Filip Bednarek, wiadomo jaka była jego sytuacja. Kiedy był Miki van der Hart, no to Filip Bednarek grał tylko wtedy, kiedy Miki van der Hart nie był zdrowy. Jak tylko van der Hart wracał do zdrowia, to znowu była zamiana. Widać było, że Filip Bednarek był rozgoryczony tą sytuacją, że on pokazuje na boisku, że zasługuje na to miejsce w pierwszej jedenastce Lecha Poznań, a wystarczy, że Holender dojdzie do pełni sprawności i wraca do bramki. I tutaj myślę, że nawet w jego głowie pojawił się znak zapytania, czy skoro przychodzi taki Dominik Holec, to czy na pewno ja będę w tym, ale jak widać wypracował sobie tak mocną pozycję, że nawet tutaj przypuszczam, że nie było w sztabie tego znaku zapytania, na kogo postawić, no bo Filip Bednarek swoją postawą jesienną pokazał, że to on musi być pierwszym bramkarzem Lecha Poznań, no i ma kolejny mecz na zero z tyłu. W ostatniej sytuacji trochę mu pomógł Jesper Karlström, no bo gdyby nie Jesper Karlström, to mówilibyśmy jeszcze bardziej negatywnie w tym kontekście o tym meczu, a więc
czasem trzeba mieć szczęście, czasem trzeba mieć pomoc od kolegów, no ale Filip Bednarek jest tym jednym z tych stałych punktów według mnie w 11 Lecha Poznań, przy którym już nie ma tego znaku zapytania. Właściwie tylko taki jedyny minusik to wyprowadzanie piłki w pierwszej połowie. Chociaż w pierwszej połowie, widziałem, tak, że dużo kibiców krytykowało go za taką sytuację, gdy on zagrał krótko w lewą stronę po ziemi i z tego zrobiła się kontra Stali Mielec. Ja mam wrażenie, że o ile dwie pierwsze takie piłki wybicia w boczną strefę, kompletnie nie trafione gdzieś w linię boczną, to w całości spada na Bednarka, o tyle w tamtej sytuacji miałem takie wrażenie, że trochę zbyt pasywnie koledzy się zachowali, że faktycznie nie było tego ruchu do piłki, nikt się nie pokazał. Bednarek zagrał taką płaską piłkę w stronę Radka Morawskiego, który ani nie ruszył, nie było pomocy lewego obrońcy, półlewego stopera i trochę zagrał Bednarek w takie miejsce pomiędzy nich, licząc na to, że któryś ruszy. Było to ryzykowne. Pamiętam, że Filip kiedyś w wywiadzie powiedział, że on też nie lubi takiego upartego grania krótkiego. Jeżeli można kopnąć na uwolnienie, dać obrońcom się zorganizować, wrócić do takiego stabilnego bloku obronnego. Tak, to już szczęsny, myślę, że 150 razy w trakcie tego meczu pomyślał w ten sposób, ale tutaj w tej sytuacji, tak jak chwalimy Bednarka za grę między słupkami, tak może mniej ryzyka czasem, a więcej takiego spokoju też dla kolegów. Właśnie Filip Bednarek jest takim zawodnikiem, o którym możemy powiedzieć, że raczej przeniósł formę z jesieni na wiosnę, a chciałem was, panowie, zapytać o Filipa Szymczaka, bo nie wiem, jak wy patrzyliście na jego występ, ale dla mnie kompletnie niewidoczny zawodnik na boisku. Chyba najmniej podań skierowanych do tego piłkarza, jeśli chodzi o statystyki. Ja cały czas zastanawiam się, czy ta gra za napastnikiem dla Szymczaka jest dobra. Ja oglądałem go trochę w GKS-ie Katowice i to widziałem, że wielu kibiców oczekuje takiej nominalnej dziewiątki po Szymczaku, biorąc pod uwagę, jakie miał liczby, ale nawet jak spojrzymy na to, jak on grał, jaką miał tę hitmapę, mapę poruszania się po boisku, to jego mnóstwo było w bocznych sektorach. Ja nawet bardziej rozważałem to, że on będzie grał w Lechu jako lewo skrzydłowy, który będzie wchodził z ławki. I ja cały czas mam wątpliwość, nie wiem, jak ty uważasz, ale czy ta taka dziesiątka, 9,5 właściwie, tak moglibyśmy powiedzieć, o Szymczaku jest dla niego. Nie, no według mnie, jak patrzymy na grę Filipa Szymczaka nawet jesienią, no to wszystko, co dobre w Filipie Szymczaku, no to widzieliśmy w obrębie tak naprawdę nawet nie samego pola karnego, ale gdzieś już w okolicach pola bramkowego. I no, mamy tutaj przykład takiej według mnie klasycznej dziewiątki, gdzie tu się przepchnie, tu wywalczy sobie pozycję, odegra może do kogoś innego, no a rzeczywiście tutaj można się pośmiać, no bo na grafice przed meczem, jak klub wypuścił grafikę ze składem, to nagle się okazało, że ustawienie jest 4-4-2, więc może Filip Szymczak mimo wszystko odnajdywał się tak w cudzysłowie, kiedy na tych grafikach był niżej, no ale rzeczywiście, no, w pierwszej połowie można było sobie do pewnego momentu zadać pytanie, czy Filip Szymczak jest w ogóle na boisku. Dopiero w pewnym momencie miał taki jeden niemrawy strzał, który łatwo Bartosz Mrozek wyłapał. No nie był to na pewno mecz Filipa Szymczaka i tutaj też pojawia się kolejny znak zapytania, patrząc na niektórych piłkarzy w ofensywie i na to, że rzeczywiście byli mało widoczni, to jak mało aktywny był John Vandenbroen, jeżeli chodzi o zmiany w tym meczu, no bo właściwie jedyne, co zrobił, no to zrobił klasyczny swój numer jeszcze z jesieni, czyli wpuszczenie Christophera Welda i Filipa Marchwińskiego w tym samym momencie na boisku i obojętnie, ile mamy sympatii do tych piłkarzy, ile dobrego można o nich powiedzieć, ile czasem dobrego zrobią na boisku, to był to kolejny mecz, gdzie właściwie można znaleźć moment, kiedy ofensywa Lecha przestała odpowiednio funkcjonować i zbiega się to przypadkowo z tym momentem, kiedy tych dwóch piłkarzy pojawia się na boisku. Takie wrzucenie jałowego biegu. Miałem wrażenie, dojeżdżasz do świateł, wrzucasz luz, puszczasz sprzęgło i chcesz się dokulać. No bo tak jak można chwalić za pierwszą połowę, no to drugą też jeszcze Lech gdzieś dobrze rozpoczął, a jest moment tej zmiany i właściwie, jeżeli sobie prześledzicie w głowie, no to niewiele się działo w ofensywie, to spotkanie stało się wyrównane, wręcz Stal poczuła, że coś nie gra, coś jest inaczej, nie musimy już stać z tyłu w tym polu karnym, możemy wyjść wyżej, no i stąd zaczęły się robić problemy Lecha Poznań w tym meczu, a więc no, dziwię się, że nie było tych zmian, no. No ma trener Vandenbroen uprzedzenia do niektórych piłkarzy. Widać, że ten Afonso Souza to już wpadł do tej szufladki, że nie jest fizycznie przygotowany na ekstraklasę i no, na pewno nie będzie tym piłkarzem, który, jeżeli trzeba przełamać się w Mielcu na takim stadionie z takim przeciwnikiem, no to na pewno nagle nie otworzy tej szufladki i nie wypuści Afonso Souza, żeby przepychał się tam z przodu. No, ma John Vandenbroen to, że zaszufladkował sobie pewnych piłkarzy i gdzieś to już w głowie
sobie siedzi i jednak mimo wszystko, nawet mimo, że był ten okres przygotowawczy, mimo, że wydawało się, że dla niektórych piłkarzy jest to nowe otwarcie, no bo oczywiście gdzieś tam pod nosem można było się podśmiechiwać z tego, że Artur Sobiech nagle miał wybuch formy, no bo strzelał te gole, no ale mimo wszystko masz zawodnika, który ci przez ileś czasu pokazał, że jednak gdzieś do tej formy wraca, a ty nawet nie próbujesz gdzieś tych ostatnich 5-10 minut, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest w tej lepszej formie, czy przełoży się to na ekstraklasę. No. Może Van den Brom uznał, że Artur Sobiech to jest piłkarz typowo na śnieg, bo byliśmy na tym meczu z Hansą Rostock i tam na tym śnieżnym boisku znakomicie sobie radził. Nie zastanawiam się. Ale w Turcji też strzelił, chociaż tego nie widzieliśmy. W Emiratach. W Emiratach, przepraszam. Cytując klasykę, szkoda, że państwo tego nie widzieli, ale ja tak się zastanawiam w kontekście Sołzy, bo wielokrotnie padał ten argument o nieprzystosowaniu fizycznym Sołzy do ekstraklasy, ale no, ja w tej kolejce obejrzałem 8 meczów, 9 przed nami i tam widziałem zawodników, którzy niekoniecznie mają posturę Herkulesa, tylko bardziej, jak mawiał świętej pamięci Andrzej Iwan, taką posturę maturalną. I w kontekście Sołzy ja wiem, że to nie jest piłkarz, od którego będziemy oczekiwać tego, że on nie będzie się bił z matrasem, że będzie brał obrońców na plecy. Ale odbicia są inni, żeby zrobić mu miejsce. Tak, wielokrotnie. Zresztą Amilcar Carvalho, który pracuje w Akademii Lecha Poznań, on na pewno doskonale wie, że częstym takim wymykiem w piłce portugalskiej jest to, że dajesz małemu technikowi ochroniarza, który w odpowiednich fazach trochę pracuje siłowo nad rywalem. Widzieliśmy to też chociażby na mundialu w kadrze Argentyny. Rodrigo De Paul, jego rola w kadrze Albiceleste. Oczywiście, że tak, więc to nie jest tak, że Sousa zginie. Ja też nie jestem zwolennikiem tezy, że Sousa jest jakimś takim wielce stłamszonym zawodnikiem, który gdyby tylko wszedł, to on byłby topowym zawodnikiem ekstraklasy. Pewnie na niego musimy poczekać, na ten rozwój jego talentu, czy rozbłysk tego talentu. Niemniej, jeżeli masz takiego piłkarza w trudnym meczu, gdy brakuje zawodnika, który zwłaszcza w tej fazie środkowej, bo ile na skrzydłach Lech miał argumenty, o tyle w tym sektorze centralnym trochę brakowało tej kreatywności, podania nieoczywistego, coś co kiedyś robił w Lechu Dani Ramirez, Pedro Tiba, oni często wchodzili, tak. Pedro Tiba w tej schyłkowej w swoim momencie w Lechu często był wpuszczany na 20 minut po to, żeby posłać podanie nieoczywiste i Sousa też potrafi coś takiego zrobić. Widzieliśmy to chociażby na klipach z Portugalii, a trochę jest tak schowany do szafy i nawet tymi 20 minutami w Mielcu możesz go budować. Ja myślę, że właśnie tu jest ten największy problem obecnie Lecha, jeżeli chodzi o takie mecze z słabszymi teoretycznie rywalami, bo w Lechu zawsze był taki zawodnik, czy to Darko Jeftip, czy Pedro Tiba, czy Dani Ramirez. Był ten piłkarz na środku, który może był niewidoczny, może grał zły mecz, ale był w stanie posłać to jedno podanie. Mógł być jeden ten moment, kiedy właśnie będzie bardzo potrzebny. A teraz w Lechu Van den Broma mamy ogromny nacisk na skrzydłowych. A ten środek pola, no, kibice często zarzucają właśnie Lechowi Poznań obecnemu, że Lech Poznań jedzie, gra ze Stalą Mielec, a w składzie mamy te dwie teoretyczne szóstki. No, jest Radosław Muraski, jest Jesper Karlström, obaj bardzo dobrzy piłkarze, ale w ofensywie, jeżeli trzeba dać to coś, no to nie są zawodnicy, którzy nagle ci dadzą to coś. I może takiego zawodnika brakuje, ale no masz materiał, z którego można takiego zawodnika sobie utworzyć i tutaj mam tylko pretensję do Johna Van den Broma, że on nie daje sobie za bardzo możliwości do tego nawet, no bo mamy mecz ze Stalą Mielec, wpuścił Filipa Marchwińskiego, Christophera Welde, nie dało to kompletnie nic, nie dało żadnego impulsu i w tym momencie odcina się tak jakby uważał, że już wszystko, co mógł w tym meczu zrobił i czekamy, zobaczymy, co to da. Mój trud tak, skończy. Masz jeszcze 3 zmiany, jeszcze można coś zmienić, no a tego w tym meczu zabrakło. Właśnie, ja mieliście takie wrażenie, że to już był Lech w 100% Johna Van den Broma, bo sporo się mówiło o tym, że miał krótko, mało czasu latem, a teraz wreszcie mógł popracować. To był już taki Lech tego w stylu Holendra, którego możemy się spodziewać do końca sezonu? Biorąc pod uwagę, bo sporo meczów, gdy Van den Brom przyszedł do Lecha, sporo tych jego meczów nadrabiałem i biorąc pod uwagę to, że wiele z punktów wspólnych zbiega się
z przeszłości w tym, co oglądamy w Lechu, to myślę, że idzie to w stronę Vandenbromową, tak bym to określił. Wiadomo, że dużo jest różnic między Lechem z początku rundy jesiennej, a z tym, co teraz. Przede wszystkim jest mniej urazów, przede wszystkim ta obrona jest lepiej zorganizowana, to już nie jest Lech, który przecieka, gdy tylko pojawi się Mrzawka. Akcent na skrzydłach, którzy grają bardzo, skrzydłowi grający bardzo wąsko, bardzo blisko napastnika, ten jeden z w tym przypadku dziesiątka, tak byśmy nazwali, Filip Szymcza, który bardzo głęboko wchodzi w pole karne, więc tych punktów wspólnych, tego co ja widziałem u Vandenbroma w Holandii, jest sporo. Pytanie, czy to jest już taki produkt gotowy? Ja nadal nie mam przekonania, że to jest produkt gotowy, chociaż w sumie Vandenbrom, mówiąc o tym, że transferów jakoś wielce strasznie nie potrzebuje, trochę tutaj pokazuje, że on w sumie jest zadowolony z tego, jak ta kadra wygląda i jak jego zespół wygląda, także być może w jego przekonaniu to jest produkt gotowy. Ja nie mam takiego przekonania. Jeżeli ostatecznie miałby być to Lech Poznań z pierwszej części, pierwszej połowy w Mielcu, no to według mnie to byłby dobry efekt tej pracy, no, ale w drugiej połowie zobaczyliśmy, że jeszcze czkawką odbija się ten jesienny Lech Poznań, a więc no, oby jak najwięcej tego Lecha, który rzeczywiście w tej pierwszej połowie mógł się podobać, no bo myślę, że też mieliście takie uczucie, że mimo, że było 0-0, to można było być zadowolonym po tej pierwszej połowie z tego, jak Lech się prezentował, jak Lech zdominował Stal Mielec, tylko na koniec trzeba sobie zadać pytanie, czy to na przykład Stal źle weszła w mecz, czy to rzeczywiście był pomysł Lecha Poznań na ten mecz i zaskoczył Stal Mielec. No, trzymam się tej drugiej wersji i mam nadzieję, że będziemy tego obserwowali jak najwięcej. No, o tym się przekonamy w kolejnych meczach, a teraz musimy poruszyć ten temat, który no, w naszych mediach sportowych był dosyć głośno powtarzany, to znaczy temat karnych, które powinien albo nie powinien otrzymać Lech Poznań. Trener John Vandenbrom mówił właśnie o dwóch jedenastkach, które jego zdaniem powinny zostać przyznane kolejarzowi. I tutaj, Damian, muszę ciebie wywołać, bo ile w przypadku ręki raczej się zgadzamy, że tam można było to puścić, tak no w przypadku faulu na Michale Skurasiu, tak jak już powiedziałem, no wydaje się, że to był jednak pewny faul, no a na przykład w twojej redakcji pojawiły się różne głosy na ten temat. Jestem przyzwyczajony, że u mnie w redakcji pojawiają się różne głosy na temat kwestii sędziowskich. Na szczęście ja robię dział zwany niewydrukowaną tabelą, więc mogę wtedy te głosy zignorować i samoistnie wrzucić to na stronę, ale mówiąc zupełnie poważnie, litera prawa, jeśli chodzi, czy litera przepisów, jeśli chodzi o to zagranie ręką, jest dość jasna. Ja wiem, że często kibice mówią, że ja już nie wiem, kiedy jest ta ręka i ja na ogół wiem, kiedy jest ta ręka, tylko czasami dziwi mnie decyzja sędziów, gdzie uważam, że popełnili błąd. W tej sytuacji uważam, że zachowanie sędziego było dobre. Jeżeli poszerzasz obrys ciała w sposób nienaturalny, to wtedy jest rzut karny. A co to jest ta nienaturalne powiększenie obrysu ciała? Przepisy definiują to tak, że jeżeli ułożenie rąk nie wynika z biomechaniki ciała w danym momencie, no to wtedy mamy nienaturalne ułożenie ciała. Czyli jak na przykład biegniesz, to na ogół biegniesz ruszając rękoma, nie masz ich przyklejonych do ciała. Jeżeli robisz ślizg, to na ogół masz ręce rozłożone, jedna ręka się podpiera. To są sytuacje, w którym to poszerzenie obrysu ciała jest usprawiedliwione. I w moim przekonaniu w tej sytuacji obrońca Stali był usprawiedliwiony tym, że najpierw schował ręce za siebie, a później robiąc krok do przodu rozłożył nieco ręce i kibice widziałem, że mówią, ale jest ruch ręki do piłki. Moim zdaniem to jest ruch ręki do przodu i po prostu przez przypadek ta piłka odbita gdzieś z bliskiej odległości od ziemi trafia w rękę. Jeśli chodzi o rzut karny, czy nie rzut karny ostatecznie na Michale Skurasiu. Ja przede wszystkim nie rozumiem tutaj interwencji VAR-u, bo dla mnie to jest sytuacja z pogranicza, z tej szarej strefy. Już od razu wytłumaczę, dla mnie rzut karny był. Natomiast nie rozumiem interwencji VAR-u, bo to nie jest sytuacja czarno-biała. Nawet jeżeli sędzia odgwizdał rzut karny, to w tej definicji VAR-u mamy, że one mają... VAR ma wchodzi w sytuacjach błędów jasnego i oczywistego. Dla mnie tam ani ta sytuacja nie jest jasna, ani oczywista, więc nie rozumiem w ogóle interwencji VAR-u. Musimy zaznaczyć, że w Polsce to się kompletnie rozmyło, no bo od początku mieliśmy... Generalnie na świecie, Na początku VAR był wprowadzony, tak jak mówisz, że jest ewidentny błąd, żeby później nie było gadane przez tydzień o błędzie sędziego. Idź, zobacz to, nie było tak. No a tutaj mamy teraz sytuację, że VAR służy do analizy każdej możliwej sytuacji, gdzie nawet... No, nawet są sytuacje, kiedy nawet jak oglądasz to jeszcze po kilka razy, no
Dalej nie jesteś pewien. Dalej nie jesteś pewien. No to w tym momencie VAR nie powinien interweniować. Tak. Powinien interweniować w takich sytuacjach klarownych, gdzie był błąd sędziego ewidentny. No a tutaj, tak jak Damian mówi, ja od razu też powiem, dla mnie rzut karny po faulu na Michale Skurasiu powinien być, bo w tym momencie, jeżeli rozpatrujemy to, czy obrońca musnął piłkę, czy nie musnął piłki, bo to muśnięciem trzeba nazwać, no bo ani nie wybił tej piłki, ani nie odskoczyła ta piłka nadal była w posiadaniu Michała Skurasia i w tym momencie uderzenie w nogę powoduje upadek Michała Skurasia, to dla mnie to jest pozbawienie go szansy na kontynuowanie akcji i rzut karny, a więc jeżeli przepisy mówią inaczej, że jeżeli było chociaż trochę muśnięcie piłki, no to w tym momencie trzeba zmienić przepisy, no bo to jest idiotyczne, jeżeli nawet w takim przypadku rozpatruje się, bo rozumiem, jeżeli rozpatrujemy, że ktoś najpierw wybił piłkę, zawodnik stracił już kompletnie kontrolę nad nią przez to i wtedy był faul, no to oczywiście, jeżeli nie był brutalny, no to gramy dalej. I, no a tutaj w takiej sytuacji, no Michał Skuraś zrobił wszystko dobrze, został przewrócony, pozbawiony szansy na kontynuowanie akcji tak naprawdę i nie ma rzutu karnego z tego. No. Ja też nie jestem po tej stronie, żeby obrońcy nie mogli robić nic w polu karnym, bo widzę też, że napastnicy czasem polują na te nogi rywala. Piłka nożna jednak jest sportem kontaktowym i nie popadajmy w drugą stronę. Flegia Corona był typowy przykład tego, jak zawodnik atakujący może wykorzystać to, że są nogi obrońcy po prostu. I napastnicy z tego korzystają. Ja nie widzę w tym nic złego, bo piłka nożna też porusza się w ramach pewnych przepisów, które można wykorzystywać też na swoją korzyść. Koszykówka jest świetnym przykładem na to, jak na przestrzeni wielu lat koszykarze wykorzystywali to, powiedzmy, nawet nie tyle błędy w przepisach, co takie luki, gdzie można się znaleźć. I w piłce nożnej też coś takiego jest. Ja nie rozumiem tylko zachowania sędziego Raczkowskiego, który podjął moim zdaniem taką dobrą decyzję z boiska, później biegł w ogóle do VAR-u, to było niepotrzebne a w kwestii oceny tego zajścia też zgadzam się z Mateuszem, że to wybicie piłki przez Kruka przede wszystkim jest nieskuteczne. Jeżeli Kruk zaczepiając nogę Skurasia wybiłby tę piłkę skutecznie i w takiej męskiej walce doszłoby do tego, że jeden z piłkarzy wygrałby ten pojedynek, nie mam problemu z tym, żeby tu nie było rzutu karnego. Natomiast ta piłka zostaje nie tyle pod prawą nogą Skurasia, co pod lewą, czyli piłka przesunęła się o, nie wiem, ile może być w takiej sytuacji między stopami piłkarza, 30 cm, 40 i Skuraś, gdyby nie został kopnięty, obróciłby się, zrobił cokolwiek, dośrodkował piłkę. Natomiast tu mamy sytuację, gdzie piłka nadal jest pod jego nogami, z tym, że te nogi już leżą na ziemi, bo zostały przewrócone, więc dla mnie rzut karny. Ale to też nie jestem zwolennikiem tego, co mówi Van den Brom, czyli że sędziowie znowu są przeciwko nam. Obserwując tę ligę od wielu lat, widzę, że sędziowie trudno. Przeciwko wszystkim. Tak, myślę, że jakbyś zadzwonił do wszystkich 18 trenerów ekstraklasy i zapytał ich, czy więcej podjęli decyzji przeciwko nim, czy dla nich takich błędów, to myślę, że 18 powiedziało, że przeciwko i zawsze tak to wygląda. No właśnie, nawiązując do tego, możemy powiedzieć, że w drugim meczu, który za chwilę będziemy omawiać, też jeden z trenerów miał pewne pretensje do sędziego. Lech teraz rozegra dwumecz z Miedzią Legnica. Też powinniśmy troszeczkę o tym powiedzieć, więc tylko krótko. Jak myślicie, jak przygotować się do takiego dwumeczu? No bo tutaj bardzo mało czasu i trudno będzie coś zmodyfikować między pierwszym a drugim meczem. Widziałem piątkowy mecz Miedzi z Radą Jakiem. Miałem tę nieprzyjemność pracować przy tym spotkaniu. Ja nie pracowałem, a oglądałem. Z własnej woli, to tym bardziej współczułem, i chociaż zapłacili za to, że te 2 godziny spędziłem przed telewizorem. Natomiast mam wrażenie, że Miedź nie ma tak skonsolidowanej obrony jak Stal Mielec i tutaj łatwiej będzie się dobrać do skóry ekipie trenera Mokrego, bo o ile Stal już jesienią pokazywała, że ona potrafi długo przecierpieć w obronie. No zresztą miejsce w tabeli pokazuje, że po prostu Stal stała się mistrzem takiego sposobu gry, a Miedź nie. No, Miedź jest na przeciwnym biegunie. Wiadomo, że Miedź ewoluuje i myślę, że jak spojrzymy sobie na to okienko transferowe, to Miedź była wyjątkowo aktywna i pewnie jej ruchy oceniamy jako jedne z najlepszych w kontekście tego, z czym Miedź się zmierzy, jakie miała możliwości, bo ściągnięcie Capino do bramki, ściągnięcie Drygasa, Niewulisa i Mazurasa na prawe wahadło, który swoją drogą zagrał bardzo dobry mecz z Radomiakiem
i tam Michał Skóraś pewnie będzie musiał pomagać Pedro Reboczo. Ja myślę, że tutaj możemy spodziewać się bardziej otwartego spotkania, większej ofensywy ze strony Lecha, spotkań właściwie, bo mówimy o takim przedziwnym dwumeczu. I tak jak przed Stalą byłem właśnie pesymistą w kontekście wyniku Lecha, spodziewałem się takiego remisu czy problemów Lecha i skromnego zwycięstwa, tak tutaj jednak stawiam na Lecha. Poza tym Miedź też już jest pod ścianą, bo ta strata punktowa do bezpiecznej strefy robi się tak duża, że trzeba gonić, a przed Miedzią najpierw dwa mecze z Lechem Poznań, czyli od punkty będzie trudno. Później mecz z Wisłą Płock, która też jest w tej szeroko pojętej czołówce, i z Wartą Poznań, która akurat jeśli chodzi o punktowanie z tym dołem tabeli, no to napina muskuły i pokazuje innym, jak to się robi, więc ja jednak stawiam na dwa zwycięstwa Lecha. No i oby tak było, oby za tydzień w programie FanClub Studio można było omawiać dwa wygrane spotkania kolejorza, a teraz przenieśmy się już do soboty i do tego, co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Spotkanie Warty z Rakowem dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy wyszli na prowadzenie w 26 minucie. Z lewej strony boiska celnie dogrywał Miłosz Szczepański, a skutecznie akcję zamykał Jan Grzesik, po którego strzale piłka odbiła się jeszcze od nogi Milana Rundicia. Goście mimo dwa razy dłuższego posiadania piłki nie byli w stanie odpowiedzieć przed zejściem do szatni, a tam wcześniej, bo w 31 minucie po uderzeniu w twarz Szczepańskiego udał się Fran Tudor. Myślę, że to dla nas wszystkich taka przestroga, żeby na pewnych zachowań też uniknąć, ale chcę mocno pochwalić drużynę, bo pokazała nie tyle charakter, bo oczywiście to wiadomo, natomiast taki też spokój wewnętrzny i myślę w tej trudnej sytuacji też taką jakość. Szkoda tak jak mówię, że nie strzeliliśmy tej decydującej bramki, ale punkt zabieramy i idziemy dalej. Gra 10 na 11 nie przeszkadzała jednak liderowi tabeli, który wciąż napierał, wciąż dominował na boisku, jednak tę przewagę udokumentował dopiero w 58 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Iwiego Lopeza sprytnie zachował się Stratos Sfarnas, który uderzeniem głową pokonał Adriana Lisa. Wiedzieliśmy, jak chcemy się organizować. Pewnie będziemy musieli popracować nad tym, że jak przeciwnik gra jednego mniej, to musimy po prostu lepiej wyglądać, bo mieliśmy już takie mecze z Koroną, gdzie końcówka tego meczu nie była dobra. Mieliśmy taki mecz z Jagiellonią. Co prawda tych meczów nie przegrywamy, ale wydaje mi się, że trochę tracimy, może nie koncept, ale jesteśmy ciut bardziej nerwowi. Zamiast dodawać nam to animuszu, to powoduje to trochę nerwy, stąd biorą się takie straty. No i to doprowadziło dzisiaj do tego, że straciliśmy dwa punkty. Warciarze odpierali narastające ataki przyjezdnych i udało zachować się jeden punkt w starciu z bardzo silnym rywalem. Co uciekło w ostatnich minutach w pierwszej potyczce tych ekip, teraz udało się wywalczyć. Po tym meczu Zieloni zajmują 8 miejsce w ligowej tabeli, a kolejny mecz rozegrają w piątek w Płocku przeciwko tamtejszej Wiśle. Początek o 18:00. 1-1 w Grodzisku Wielkopolskim, no i tak jak w przypadku Lecha możemy mówić o straconych punktach, tak w przypadku Warty, no ten punkt to może być na wagę złota, a mimo to, patrząc na przebieg spotkania, lekki niedosyt pewnie w obozie zielonych był. No niedosyt na pewno jest zawsze, jak masz mecz, gdzie prowadzisz z liderem, później grasz tyle czasu w przewadze jednego zawodnika, no to zawsze gdzieś ten niedosyt może się pojawić, ale jeżeli na chłodno się to oceni i to, jak momentami wyglądała druga połowa, no bo jeżeli o pierwszej połowie możemy powiedzieć, że Warta rzeczywiście, Dawid Szulczek często powtarza, że oni mają pomysł na granie przeciwko Rakowowi. Zresztą to wielu trenerów mówi, że Raków jest przewidywalny do bólu i to jest najłatwiejszy zespół, jeżeli chodzi o przygotowanie się przed meczem pod konkretnego przeciwnika. I trener Szulczek często podkreślał, że mają ten pomysł, tylko no brakuje jeszcze. Tak jak w tym pierwszym meczu w lipcu, Warta świetnie zaprezentowała się w Częstochowie do momentu, kiedy zaczęło brakować sił i trzeba było wprowadzać zawodników z ławki rezerwowych, wtedy gra Warcie się posypała. No tutaj zobaczyliśmy znowu, że pierwsza połowa znowu wyglądała bardzo dobrze ze strony zielonych. Może jedynie na samym początku meczu Warta niedobrze weszła w ten mecz, tam Raków miał dosyć dużą przewagę, ale w pewnym momencie Warta zaczęła ich coraz bardziej wypychać, coraz bardziej przeszkadzać, coraz mniej swobody miał Raków w rozgrywaniu swoich akcji, aż przyszedł ten gol na 1-0, przyszła ta sytuacja z Franem Tudorem i nagle Warta miała ten
swój moment, kiedy można było złapać Raków, docisnąć do końca, no nie skorzystali, a niestety w drugiej połowie wyszło, że w drugiej połowie według mnie było widać, kto jest liderem PKO Ekstraklasy, kto ma tych jakościowo piłkarzy lepszych i mimo grania w osłabieniu jednego zawodnika Raków się pozbierał, miał moment, kiedy naprawdę cisnął Wartę, kiedy już co piłka wpadała w pole karne, to było zamieszanie i tylko patrzyło się, który z zawodników Warty zdąży wybić tę piłkę z obrębu pola karnego, a więc na koniec 1-1 według mnie jest sprawiedliwym wynikiem. Pewien niedosyt może być, no ale teraz trzeba się zastanowić, czy Warta na pewno ma możliwości ludzkie do tego, żeby jeżeli prowadzisz 1-0 z liderem i masz przewagę jednego zawodnika, żeby zamknąć ten mecz, no bo ten mecz nam pokazał, że chyba tych możliwości ludzkich jeszcze nie ma, a więc według mnie, tak jak powiedziałeś, punkt może bardzo ucieszyć Wartę na koniec sezonu nawet. No tak, bo patrząc na wyliczenia trenera Szulczka, 14 zostało punktów do pełni szczęścia. A jeszcze wracając do tej gry w przewadze, wydaje się, że te 15 minut od czerwonej kartki Frana Tudora do przerwy to był ten moment, kiedy Warta mogła coś ugrać więcej w tym meczu, bo Raków ewidentnie się posypał, jeżeli chodzi o założenia taktyczne w tamtym fragmencie meczu. Tak, i ta szybka reakcja trenera Papszuna na zdjęcie Bartosza Nowaka i wprowadzenie Jeana Carlosa na to prawe wahadło była czytelnym znakiem, że tutaj nie ma co pozostawać w tej formacji bez zmian z jedną luką, tylko trzeba się trochę przeorganizować. Ciekawe było to, jak Raków grał też w drugiej połowie, bo on właśnie w wielu momentach przechodził na dwójkę w tyłach i trochę budował tę akcję z dużym ryzykiem. Tam wiadomo, że Zrelak przy Petraszku, nawet mimo tego, że Zrelak nie należy do ludzi, którzy te siłownie odpuszczają, tylko jest właśnie takim nabitym piłkarzem. Przy Petraszku każdy piłkarz w Ekstraklasie. Ale gdy doszło do tych start siłowych, to nawet ten silny Zrelak miał problemy. Mi podobało się to, jak Warta też pokazała taki drogowskaz dla innych trenerów. Właśnie Dawid Szulczek pokazał drogowskaz dla innych trenerów sposobem organizacji gry Warty Poznań, bo często słyszymy, że Raków jest perfekcyjny w fazie przejściowej. Czyli jeżeli przejmuje piłkę, naprawdę, myślę, że to jest poziom faktycznie, tak jak nawet Dawid Szwarga, czyli asystent Marka Papszuna mówi, że to jest poziom europejski, jeśli to chodzi o te fazy przejściowe, ale w fazie budowania akcji w ataku pozycyjnym, to już jest naprawdę taka średnia ligowa i tam faktycznie bazują na jakości poszczególnych piłkarzy, a nie jest to jakaś niewiarygodna jakość taktyczna. Plus te fragmenty gry, które siłą rzeczy, jeśli chodzi, jak masz wykonawcę i masz przy piłce i masz wykonawców w polu karnym, to nawet nie musisz im rozpisywać czegokolwiek. Zresztą powiedział nam to Maciej Kędziorek, czyli asystent Lecha Poznań, który akurat na stałych fragmentach się zna i Warta dość przytomnie zareagowała na to, bo skoro Raków ma dobrą fazę przejściową, skoro dobrze reaguje po tym, jak odzyska piłkę, to jak na to temu się przeciwstawić? Wyskocz tak wysoko, żeby oni faktycznie nie mogli od razu wychodzić z obrony do ataku, a jak ci nie wyjdzie, jak nie odbierzesz tej piłki, to się cofnij i każ im grać w ataku pozycyjnym, niech się męczą. Warta tak strzeliła gola po wysokim odbiorze Matuszewskiego, wrzutce Szczepańskiego i tym kiksie Rundicia nabitym Grzesikiem, ale też w wielu fragmentach dobrze broniła się w tym ataku pozycyjnym, przechodząc do tej formacji 5-4-1 i mocno pracując z pressingiem, zawiodła, mam wrażenie, jakość utrzymywania się przy piłce, coś, co było problemem Warty jesienią i w sumie od awansu do Ekstraklasy tak naprawdę. Przetrzymanie piłki to właściwie jest pomysł. Podajemy do Adama Zrelaka, on przetrzyma piłkę, reszta dobiegnie. A jeżeli, tak jak mówisz, jeżeli trafiasz na Petraszka, z którym za bardzo się posiłować nie możesz. Nie weźmiesz go na plecy, bo nie masz dwumetrowych pleców. No, bardzo trudne to jest. No, i zawiodło też ustawienie przy tym fragmencie gry, bo no, nie możesz zostawić stopera rywala na trzecim metrze od własnej bramki. Zwłaszcza rozumiałbym, gdyby tak się z nieszczęśliwym splotem okoliczności stało, że z Farnasa kryłby, nie wiem, Grzesik, Szmet, piłkarze o głowę niżsi, ale Robert Iwanow, to przypuszczam, że ze sklepów z najwyższej półki zdejmuje rzeczy bez drabiny i to nie jest niziołek, nie, no, i to jego ustawienie naprawdę... To była taka sytuacja, którą można by wybaczyć, jeżeli to by było po jakimś, nie wiem, ktoś przedłużył dalej do środkowania, albo coś, a nie, że bezpośrednie dośrodkowanie spada ci przed samą bramkę, a tam stoi sam zawodnik
przeciwnik. No. Tak, i tylko dokłada głowę i jest 1-1, więc znów możemy chwalić Wartę za podejście taktyczne do tego meczu. To nie był antyfutbol, bo Warta ten fragment, o którym powiedziałeś po strzeleniu gola miała dobry. Ten rajd Kajtka Szmyta, to myślę, że jak jego agenci zobaczyli, to od razu szukali programów do wycinania tak. wideo, żeby jeszcze pokazywać to dalej w Europę, bo to zainteresowanie jest, a tutaj przypuszczam, że... Ale do momentu strzału i ucięte. Tak. Nieważne, co się dalej wydarzyło. Nagle kodowanie. Jak kiedyś Kanał Plus był kodowany, to właśnie w taki sposób to kodowanie powinno zaistnieć i tak jak to zainteresowanie na Kajetana Szmyta jest, tak myślę, że dyrektor sportowy Wart teraz jeszcze tam jedynkę dopisał do tej sumy oczekiwanej o powiedzmy to 100 tysięcy euro więcej za rzeczy po tym rajdzie. No właśnie, jakbyście ocenili Kajetka Szmyta, bo pierwsza połowa bardzo dobra w jego wykonaniu, a w drugiej no widać było, że kiedy Raków przeszedł do ofensywy, to troszkę się gubił, no i też ten gol niejako obciąża jego konto, bo on stracił piłkę i później padł, był z tej akcji rzut rożny, po którym padł gol. Także jakbyście podsumowali skrzydłowego Warty? No według mnie to jest na tyle młody zawodnik, że w przypadku każdego młodego zawodnika, który właśnie gra na takiej fantazji jak Kajetan Szmyt, no to jest taki klasyczny przykład, że w ofensywie daje dużo, potrafi zaskoczyć, no ale no w defensywie zawsze będzie popełniał jakieś błędy. No naraził zespół rzeczywiście tą stratą jeszcze jedną, później miał taką, z której na szczęście nie padł już gol, no ale myślę, że tak naprawdę od jesieni każdy występ Kajetana Szmyta gdzieś tam można pozytywnie za każdym razem oceniać, no bo to jest to właśnie, czego nam ciągle w Warcie Poznań brakowało, tego błysku piłkarskiego, a Kajetan Szmyt to ma, ten rajd, o którym wspomniał Damian, no to tak naprawdę coś, co można wycinać, pokazywać i reklama ekstraklasy albo antyreklama tego, jak zachowywali się piłkarze Rakowa Częstochowa w tej sytuacji, no ale ja bym mimo wszystko ocenił pozytywnie, no bo to jest według mnie wpisane w bycie młodym zawodnikiem, że cały czas te błędy można popełniać, jeżeli chodzi o fazę defensywną, no ale Kajetan Szmyt daje tyle pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o tą stronę ofensywną, że według mnie pozytywnie za każdym razem można jego występ oceniać. Usłyszałem kiedyś takie ładne określenie na młodych skrzydłowych z ust trenera młodzieży, że to są tacy piłkarze, co wiatr im wieje tylko w jedną stronę, jak trzeba się cofnąć, albo trzeba być trochę odpowiedzialny w tyłach, to już jest trochę problem, ale jak już idą właśnie z wiatrem do przodu, to tam niesie ich i czują to, ten wiatr na plecach, więc ja Szmytowi wybaczam do momentu, aż nie będzie takich błędów popełniał seryjnie, bo jeżeli to jest błąd jeden czy dwa w meczu, no siłą rzeczy skrzydłowy będzie zaliczał straty, to nie jest tak. Najlepsi skrzydłowi świata, nie wiem, Vinicius też nie ma 90% skuteczności dryblingów, tylko ona jest na poziomie 60-65%, I tu jestem w stanie Szmytowi wybaczyć. Ja też w kontekście Warty też patrzę na to, kto co może wnieść do przodu, bo my wiemy, że te klocki z tyłu można wymieniać i tam na ogół każdy zagra na dobrym poziomie, ale zawsze szukam takich piłkarzy, co mogą dać coś z przodu. I tutaj na pewno Miguel Luis, na pewno Adam Zrelak, ich znamy. Czekamy jeszcze na wejście do składu Stefana Savicia, który został zakontraktowany na pół roku z opcją przedłużenia przez Wartę. No i mamy tego Szmyta, który właśnie wnosi atuty, których żaden z tych zawodników, o których wspomniałem, nie ma, czyli szybkość, przebojowość, 1-1 czy 1-2 w bocznej strefie tego Warcie potrzeba. I Dawid Szulczek też mam takie wrażenie, tak puentując, że on już jesienią zdawał sobie sprawę, że pewne atuty Szmyta trzeba wyeksponować, czyli niech on ma miejsce, niech jedzie, niech drybluje, ale z tyłu to trzeba mocno maskować, na przykład rzucając mu za plecy takiego Jana Grzesika, który będzie w stanie te błędy upudrować czy załatać. Właśnie chciałem was zapytać o jeszcze jeden element planu Warty, tutaj planu w cudzysłowie, bo trener Papszu na konferencji użył dosyć mocnych słów, że jego drużyna nie była odporna na pewne zachowania i pewne prowokacje, że to był też element, który tutaj na korzyść Warty przechylił szale zwycięstwa. Wy widzieliście jakieś prowokacje Warty w tym spotkaniu? Bo mam wrażenie, że troszkę tutaj trener Papszu dał się ponieść emocjom i chciał tutaj zrzucić winę z Frana Tudora właśnie na rywali, no a jednak
miałem wrażenie, że to było po prostu zachowanie, kiedy jeden zawodnik nie wytrzymał ciśnienia i to w bardzo takiej sytuacji, no, która tego nawet nie tłumaczyła w jakikolwiek sposób. Tutaj odpowiedź jest tak naprawdę wielopoziomowa, no bo trzeba zacząć od tego, że jak świat światem, jak piłkarz da piłkarz, to prowokacyjne zachowania na boisku zawsze były i będą. No na tym ten sport tak naprawdę, na tym każdy sport drużynowy, kontaktowy polega tak naprawdę, że są prowokacje między zawodnikami i tak dalej, no ale nie mówmy, że można uzasadnić prowokacją można uzasadnić to, że zawodnik drugiego zawodnika odepchnął na przykład, albo coś takiego, no ale nie twórzmy sytuacji, środowiska, gdzie można uzasadniać to, że ktoś kogoś łokciem w twarz uderzył tym, że tamten prowokował w ogóle. Z drugiej strony, jeżeli na konferencji coś takiego się mówi, no to jeżeli się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, no bo skoro uważa, że to był efekt jakiejś dużej prowokacji, no to trzeba wyjaśnić jakiej, no bo jeżeli tą prowokacją było trzymanie i niedopuszczanie do przesunięcia się Frana Tudora przy stałym fragmencie gry, no to... Jeszcze przy aucie na środku boiska. Właśnie. Jeszcze w piątek piłka nożna na tym polegała trochę, ale może coś się zmieniło w międzyczasie. Nie no, dla mnie, ja przede wszystkim nie wyobrażam sobie Miłosza Szczepańskiego, który mówi coś obraźliwego na ucho Franowi Tudorowi. To jest pierwsza sprawa. Nie wiem, po tym zrelaku, który jest takim... Zadziorem. Zadziorem, takim boiskowym chamem, że to jest sympatyczny facet, to może bym się spodziewał. Nie wiem, Stawropulosie, który też ma taką groźną aparycję, może też, ale no nie po Miłoszu Szczepańskim z całym szacunkiem. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że Warta, ja widziałem wiele meczów, gdzie faktycznie było widać po jednej z drużyn, że skupia się na uprzykrzaniu życia, że każda piłka stykowa to jest okazja do tego, żeby coś kogoś tam drasnąć, podszepnąć słówko. Natomiast Warta poza nie jest takim zespołem i ja nie wyobrażam sobie, że Dawid Szulczek mówi w szatni, że panowie przy każdej możliwej okazji musicie wrzucać Tudorowi na matkę, że musicie podchodzić do Kuna i mówić mu, że brat z Widzewa jest lepszy. No nie wyobrażam sobie tego, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić i też zasięgając języka w Warcie, no nie było takiego planu, więc Fran Tudor nie wytrzymał ciśnienia pod tytułem ktoś ogranicza moje ruchy na boisko. Jeżeli nie trzymasz ciśnienia w takich sytuacjach, no to coś tu jest nie tak i myślę, że to zawieszenie Tudora będzie długie, pewnie 3-4 mecze. Może Fran Tudor obawiał się, że skończy jak Sorescu i na szybko wymyślił, co tam był. Miłosz Szczepański powiedział, że tak zareagował. Może mu powiedział, że Sorescu był lepszy i byłem wielkim fanem, a Sorescu już nie ma, Fran Tudor został. Dziwne zachowanie Tudora, bo swoją drogą, jeszcze wracając do tego meczu z początku sezonu, to tam, jeżeli Tudor by się wkurzył na Szczepańskiego, to bym zrozumiał, bo tam Szczepański dość mocno przerysował mu staw skokowy i on zszedł wtedy z kontuzją, ale tutaj no nie. Nie, no to było takie zachowanie, jeżeli mówimy o prowokacjach, nie wiem, jakby była 90. minuta meczu i przez cały mecz ten Miłosz Szczepański biegał za tym Franem Tudorem, tak. Przy każdej okazji łapał go za rękę, nie dawał mu wystartować i ten po prostu już nie wytrzymał, no ale tu mówimy o połowie, pierwszej połowie tak naprawdę, a więc nawet coś takiego nie mogło mieć miejsca. No, przedziwne zachowanie trenera Papszuna na tej konferencji, no ale no chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że Raków nigdy nie traci punktów w tej lidze ze swojego powodu, tylko zawsze słyszymy, że coś się jakieś okoliczności się nagle wydarzyły, że Raków Częstochowa nie wygrał meczu. No, tak to wygląda. Taki jest Marek Papszun i widać, tak będzie. No zobaczymy, jak będzie w przypadku Rakowa w kolejnej kolejce. Zobaczymy też w przypadku Warty. Warta zmierzy się z Wisłą Płock. Rywal trudny, ale też wydaje się, że na wyjeździe, jak Warta wiemy, lubi grać na wyjeździe, może podziać się coś ciekawego. No ale niestety tu już musimy postawić kropkę i o meczu z Nafciarzami porozmawiamy za tydzień już po fakcie. Ale ma się Warta za co odkuć za te 0-4, a więc oby się odkuła. Jest na pewno pozytywna motywacja w drużynie Dawida Szulczka. A o meczach z tego weekendu rozmawiali ze mną Damian Smyk, Portal Weszło. Dziękuję. I Mateusz Jarmusz, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Rafał Wandzioch. No i zapraszam Państwa na kolejne odcinki programu Fan Club Studio.